Godzina 23, czwartek 21 grudnia, czas na ostatni dziś wydanie Silesia Flash. To już tylko dni dzielą nas od Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. Zatem czy to już ten moment, w którym przygotowania wchodzą na ostatnią prostą? Dla wielu tak, bo poszukiwania idealnej choinki czy prezentów lepiej nie odkładać na ostatnią chwilę. Jak wyglądają te ostatnie przygotowania, to postanowiła dziś sprawdzić Karolina Komada. Choć święta już za 3 dni, w centrach handlowych panuje zakupowy szał, a na ulicach każdy się śpieszy. To nie wszyscy poddają się wyłącznie świątecznym trendom. Plany są jednak jasno określone. Za dużo nie zrobiłam, właściwie to jeszcze nic. Także teraz jeszcze sprawy tutaj parkingowe w Katowicach załatwiam. Idę do urzędu się zameldować, jeszcze nic nie zrobiłam specjalnie. Ale sprzątam. Gotować będę w sobotę. Do zrobienia wszystko. Czyli na ostatni moment. Tak, mąż będzie mył okna. A pani gotowanie, prezenty jak? Gotowanie. Jutro idę na kleparz w Krakowie kupić karpia. A chętnych, żeby kupić karpia, jest jeszcze więcej i jak przekonują sprzedawcy, ryby na razie nie brakuje. Co więcej, są tańsze o 2 zł na kilogramie niż w zeszłym roku. Stawy bardzo dobrze obrodziły, także ta cena też jest od tego uzależniona, ile jest między innymi ryby na rynku. Nie? No, w tamtym roku było ryby mniej. Dlatego cena była też większa. Była większa cena paszy, a w tym roku ta cena paszy dużo zmalała. Nie? W tym roku pszenicę można było kupić za 800 zł, także i to też dużo zrobiło w kwestii ceny ryby. Niezależnie od cen na rynku, i tak trzeba zrobić przedświąteczne zakupy. Nie widać żadnego kryzysu, żadnego jakiegoś mniejszego zysku. No, myślę, że każdy ma tam zaplanowane, rozplanowane i ten budżet stara się jakoś zagospodarować jak w każde święta, żeby to jakoś było na stole wszystkiego po trochu. Trzeba po zakupach chodzić, robić różne zakupy. No, troszkę pieniędzy trzeba wydać też na to, ale dobrze, w miarę dobrze się udaje zakupy zrobić. Przygotowanie prezenty już są zrobione, pierniki upieczone, choinka obstrojona. Miły czas, tak, no, ale żeby wszystko dobrze się udało, wypadło, wszystko dobrze się przygotowało, wszystko było na tip-top zrobione. Zawsze się człowiek stresuje tym, nie? Także chyba jest tak jak zawsze, jak co roku. Stres i niepewność co do tego, jaki efekt końcowy uzyskamy, to normalne zjawiska i mimo, że często w okresie świątecznym staramy się, żeby wszystko było perfekcyjne, to psychologowie radzą, żeby przemyśleć sobie działania i ustalić, co dla nas jest najważniejsze w tym okresie. Wiele zależy od tego, co i z jakiego powodu dla nas w tych świętach jest ważne. Taki ogląd, taka refleksja dotycząca tego, z jakiego powodu dla mnie jest ważne to, żeby, nie wiem, uszka mi bardzo dobrze wyszły, albo żebyśmy przy stole się nie kłócili, albo żeby w ogóle nie spędzać Wigilii samotnie. Eksperci radzą też, aby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę i w miarę możliwości rozkładać sobie zadania i przygotowania do świąt równomiernie. Województwo Śląskie ma nowego wojewodę. O nominacji na to stanowisko Marka Wójcika poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wójcik to polityk od lat związany z Platformą Obywatelską, a w swojej karierze był aż 4-krotnie posłem. Paweł Jędrusik. Marek Wójcik na urząd wojewody został powołany już wczoraj. Decyzją premiera odwołani zostali już dotychczasowi wicewojewodowie, a sam nowy wojewoda podjął już pierwsze decyzje personalne. Ja po wejściu do urzędu wojewódzkiego podjąłem decyzję o odwołaniu dyrektora generalnego urzędu. W najbliższym czasie zamierzam spotkać się z moimi współpracownikami, z dyrektorami wydziałów w Urzędzie Wojewódzkim. Będziemy przeprowadzali również audyt. Ma to być zarówno audyt finansowy, jak i ten dotyczący polityki kadrowej. W najbliższym czasie nowy wojewoda śląski ma zamiar spotkać się z minister przemysłu Marzeną Czarnecką. Na razie jednak nie wiadomo, kto będzie pełnił funkcję wicewojewodów. Na współpracę z wojewodą liczą członkowie Zarządu Województwa Śląskiego. Ja się bardzo cieszę, że nowy wojewoda został powołany. Na pewno to ułatwi współpracę pomiędzy samorządem regionalnym a stroną rządową. Byłem od zawsze dużym zwolennikiem współpracy. Nie bez powodów funkcjonujemy w jednym gmachu i realizujemy de facto te same zadania, które mają się przyczyniać do tego, by województwo śląskie, niezależnie czy to samorządowe, czy to krajowe, czy rządowe, funkcjonowało jak najlepiej. Kredyt zaufania Markowi Wójcikowi na razie daje także opozycyjny radny Marcin Kozik. Dla mnie to nie jest niespodzianka. Marek Wójcik to doświadczony polityk, poseł bodajże 4 kadencji, osoba od zawsze związana z Platformą Obywatelską. Ja mam taką nadzieję, że
jako ten polityk przegrany, który nie dostał się już dwukrotnie do parlamentu, będzie tak dobrym wojewodą jak wojewoda Jarosław Wieczorek. Który trafił do ław poselskich. Urodzony w 1980 roku, Marek Wójcik jest katowiczaninem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Linia krótka, ale potrzebna, tak o tramwajowej inwestycji mówili wszyscy podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Torowisko wzdłuż ulicy Grundmana to pierwszy od, uwaga, 1947 roku nowy odcinek linii tramwajowej w Katowicach. Od jutra będzie nim jeździła nowa linia tramwajowa o numerze 25. Łukasz Kądziołka. Rozkładów jazdy jeszcze nie ma, ale od jutra będą już regularnie kursowały tu tramwaje. Dzisiaj otwarto oficjalnie linię tramwajową na ulicy Grundmana w Katowicach. To łącznik pomiędzy dwiema innymi liniami. Jedna o charakterze wybitnie regionalnym, czyli wzdłuż ulicy Chorzowskiej, a druga to linia wzdłuż ulicy Gliwickiej. Dzisiaj pierwszy tramwaj z pasażerami przejechał po nowych torach. To bardzo krótka linia, ma zaledwie około 750 metrów długości, a jej budowa zajęła więcej czasu niż planowano. Takie otwarcie miało się odbyć ponad pół roku temu, ale wszystko się przeciągnęło. Problemy pojawiły się już na samym początku. Zinwentaryzowaliśmy bardzo wiele sieci, których generalnie nie było na mapach i musieliśmy przeprojektować pewne elementy. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku obiektów mostowych. Mamy do czynienia z dwoma obiektami, most na Rawie i wiadukt nad DTS. Musieliśmy zmienić konstrukcję tych obiektów. Oprócz tych obiektów powstało też 6 rozjazdów, 12 zwrotnic, podstacja trakcyjna i to, co najbardziej interesuje pasażerów, 2 przystanki. Na razie będzie tu kursował tylko jeden tramwaj numer 25, który do tej pory swoje kursy kończył na Placu Wolności. Jednak ta inwestycja miała też inny cel. Pozwala w sytuacji, kiedy nastąpią zakłócenia na liniach, które zostały połączone, do przetrasowania tramwajów w sposób taki, aby mogły kursować. Chociażby jeżeli mówimy o różnych zdarzeniach na rondzie, różnego rodzaju manifestacje, imprezy, które do tej pory powodowały wstrzymanie ruchu tramwajowego. Na razie nie ma planów, żeby poprowadzić tędy trasę kolejnej linii. Jednak w przyszłości ta inwestycja może być wykorzystywana na różne sposoby. Odgałęzienie w kierunku centrum Katowic, z powrotem w kierunku Koszutki, no to umożliwia nawet, oczywiście jeżeli organizator komunikacji ZTM uzna to za właściwe, stworzenie tak zwanego, używając określeń wiedeńskich, ringu tramwajowego wokół Katowic. W Katowicach długo nie otwierano nowej linii tramwajowej. Ostatnią 76 lat temu. Ale miasto liczy na to, że niebawem będzie można przedłużyć infrastrukturę od centrum przesiadkowego w Brynowie. To inwestycja, o której mówi się już od wielu lat. Wiem, że takie zadania, takie duże inwestycje w innych miastach również sporo czasu zajmują. Staramy się to zrobić jak najszybciej i liczymy, że to będzie nowa transportowa rzeczywistość, bo południe Katowic bardzo się rozwija. Tramwaj linii numer 25 w relacji Szopienice-Pętla, Park Śląski, wejście główne, będzie kursował przez ulicę Grundmana od piątku z częstotliwością co 15 minut. Po raz pierwszy zatrzyma się tu po godzinie 4. To jeden z najstarszych domów Królewskiej Huty. Teraz przejdzie gruntowną modernizację. Mowa o domu Kalidego w Chorzowie. Miasto podpisało umowę z firmą architektoniczną, która ma przygotować projekt przebudowy. A jaką rolę w przyszłości będzie miał ten zabytek, sprawdzał Paweł Jędrusik. Dom Kalidego znajduje się niedaleko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Miasto chce, żeby w przyszłości pełnił funkcję miejskiego muzeum. Są już konkretne plany. Rekonstrukcja mieszkania hutniczego, bo musimy pamiętać, że to jest jeden z najstarszych zachowanych budynków na terenie miasta Chorzowa i fragment najstarszej zachowanej kolonii robotniczej na Górnym Śląsku. Budynek, no mówimy dom Kalidego, nie bez powodu. Bo to właśnie w tym domu mieszkał słynny rzeźbiarz Teodor Kalide. W planach jest także wybudowanie w środku sal na wystawy czasowe i biblioteki z czytelnią. W styczniu poznamy już pierwsze pomysły architektów, czyli te koncepcje. Do końca września już będzie gotowy projekt. No w międzyczasie będziemy oczywiście szukać pieniędzy unijnych. Mają pojawić się konkursy na obiekty kulturalne. Przetarg na przygotowanie projektu wygrała firma Amaya Architekci. Jesteśmy na początku projektowania, także jest już przygotowany pewien materiał. Pogłębimy na pewno też kwerendę historyczną, ale musimy wykonać i inwentaryzację. Chorzów szacuje, że przebudowa domu będzie kosztowała od 6 do 7 milionów złotych.
Najpierw były korki, później wielka inwestycja, a po niej w godzinach szczytu kolejny raz korki. Mowa o drodze krajowej nr 86 przebiegającej przez katowicki Giszowiec. Teraz, aby upłynnić ruch, doszło tam do zmiany organizacji ruchu. Dla wyjeżdżających z Katowic w kierunku Tychów to rozwiązanie jest wyjątkowo korzystne. Dla mieszkańców Giszowca już niekoniecznie. Są teraz skazani na korzystanie wyłącznie z jednego zjazdu z DK86. Łukasz Kądziołka. Jeśli ktoś jeździ często między Tychami a Katowicami, to na pewno nieraz musiał spędzić trochę czasu w korku. Żeby zatory zmniejszyć, miasto wprowadziło zmiany na jednym ze skrzyżowań. Ruch jest tu bardzo intensywny. To skrzyżowanie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu. Znajduje się tuż przy węźle u zbiegu dwóch dróg krajowych, numer 86 i 81. Został przebudowany za ponad 300 milionów złotych. Dla wielu kierowców to zmora, ponieważ mimo drogiej inwestycji, właśnie z powodu tych świateł trasa się korkuje. Po usunięciu lewoskrętów przejazd tym odcinkiem ma być szybszy. W momencie, kiedy na Giszowcu były prowadzone pewne prace remontowe i wówczas ten lewoskręt był wyłączony, rzeczywiście okazało się, że wyłączenie tego lewoskrętu w sposób zdecydowany upłynnia ruch w tym miejscu, w związku z czym zdecydowano się na to, aby takie rozwiązanie zostało wprowadzone na stałe. Nie zmienia się nic w zakresie przejść dla pieszych. Po zmianach nie można już skręcić z ulicy Pszczyńskiej w ulicę Górniczego Stanu i odwrotnie. Niektórzy kierowcy mogą się cieszyć, ale powodów do zadowolenia nie mają mieszkańcy Giszowca. Zostali pozbawieni alternatywnego wyjazdu. To też natężenie ruchu przy ulicy Mysłowickiej bądź też Adama będzie dużo większe, ponieważ ludzie szukają możliwości wyjazdu z każdej strony, jak wiemy, no samochodów jest dość dużo na naszych ulicach. Teraz wjazd na osiedle i wyjazd z niego jest jeden, przez ulicę Kolistą. To wiadukt, który w czasie większych opadów jest często zalewany. To również niepokoi wiele osób. Poza tym mieszkańcy uważają, że postawienie betonowych barier i tych znaków nic nie pomoże, bo zostało przejście dla pieszych. Postulują też, żeby w tym miejscu powstała kładka bądź przejście podziemne, które zlikwiduje możliwość przejścia przez całe to skrzyżowanie. Mieszkańcy Giszowca liczą na to, że najtańsze i najprostsze rozwiązanie zostanie w przyszłości zastąpione konkretnymi zmianami, które nie będą w nich uderzały. Jeszcze w piątek mogą występować tu utrudnienia w ruchu, bo miasto kończy pracę na skrzyżowaniu. Witajcie w naszej bajce. Tak, mogę zapowiedzieć ostatni materiał w tym wydaniu serwisu Silesia Flash, bo za sprawą materiału Fatimy Orlińskiej przeniesiemy się teraz przedpremierowo w świat Akademii Pana Kleksa. Ta wróciła na ekrany polskich kin za sprawą nowej filmowej wersji powieści Jana Brzechwy. Przedpremierowy pokaz odbył się w Katowicach, mieście, które przewija się w historii głównej bohaterki filmu. Witam w Akademii Pana Kleksa. W filmowym, wymyślonym świecie, który gigantyczną popularność zdobył 40 lat temu. Jak zmienił się od tamtego czasu, przekonamy się już 5 stycznia, bo wtedy nowa Akademia Pana Kleksa wejdzie do kin. To był bohater mojego dzieciństwa, więc kiedy po 40 nagle dostaję propozycję, to oczywiście, że czułem wielką presję. Z drugiej strony to jest taka presja, na którą też się czeka, bo po zimnej wojnie już był tak spokojnie się zrobiło. Nie? A tu nagle mnie zaczepiają ludzie na ulicach, mówią: nie spieprzcie tego, to jest film mojego życia i tak dalej. Oczywiście będę się starał. Bardzo tu pomogła postać samego Piotra Franczyskiego, który na próbie po prostu szybko przeszedł ze mną na ty. Na pierwszej konferencji dał symboliczny guzik i też czułem się, o wiele lepiej się człowiek przygotowuje do filmu z taką akceptacją samego mistrza. Nie? Więc tak, oczywiście, była wielka presja. Historię Akademii Pana Kleksa na nowo pisze główna postać w filmie, Ada Niezgódka, która związana jest z Katowicami. Wątek stolicy województwa śląskiego pojawia się w produkcji nieprzypadkowo. Jest oczywiście dumny, bo to nie tylko sam film, ale też bajka Pana Kleksa, która mieści się w Katowicach. To wszystko jest wspaniale ze sobą połączone. No i oczywiście sceny z Katowic. To bardzo cieszy, bo to jest jedno z miast, w których były kręcone zdjęcia do nowej edycji Akademii Pana Kleksa i bardzo cieszy, bo to jest trochę spełnienie takich naszych, czy moich osobistych marzeń z dzieciństwa, jako katowiczanina. A więc w bajce Pana Kleksa będziemy mieli osobę, która jest z Katowic po prostu i jest jednym z uczniów, czy jedną z uczennic Akademii Pana Kleksa. Reżyserem trylogii jest Maciej Kawulski, dotychczas kojarzony bardziej ze sztukami walki niż filmami dla dzieci i młodzieży. Podjął się on nieoczywistego dla siebie tematu. Inspiracją filmu była mieszcząca się w Katowicach bajka Pana Kleksa, miejsce nauki poprzez zabawę.
Reżyser od początku jednak wiedział, że ta pisana przez niego bajka musi być osadzona we współczesnym świecie, dlatego wyznaczył sobie konkretne cele. Odnalezienie języka, którym mówią dzisiaj dzieci, którym myślą, muzyki, której słuchają, sposobu żartów, z których się śmieją, granicy strachu, która jest dla nich wyzwaniem i tą przestrzenią, która zaczyna tą granicę przekraczać. To są odpowiedzi, które każdy musi sobie odpowiedzieć. To są pytania, na które każdy musi sobie odpowiedzieć, robiąc coś dla dzieci i chcąc do nich mówić. Jeżeli chodzi o problemy, no to tu już jest hulaj dusza. To jest kwestia, co chcesz im powiedzieć, co chcesz im przekazać. Ja akurat wiedziałem, co chcę przekazać. Szukałem sposobu, jak ich zainteresować. Jak wciągnąć ich do własnej gry, jak zdobyć ich uwagę. Jak już tą uwagę zdobyłem, to odważyłem się powiedzieć, to teraz patrzcie, co z tą uwagą zrobię. I to nie koniec tej historii, bo druga część nowej Akademii Pana Kleksa jest już na etapie postprodukcji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy pojawi się w kinach. To było ostatnie wydanie Silesia Flash. Spokojnego wieczoru. Dobranoc.